jedną z najważniejszych umiejętności w świecie biznesu jest umiejętność prowadzenia spotkań. Te spotkania mogą odbywać się w biznesie sieciowym, w jakiejś ładnej restauracji albo u ciebie w domu. Natomiast miejsce oczywiście jest istotne, ale jest mniej ważne, ponieważ bardziej ważne jest to, w jaki sposób to spotkanie poprowadzisz. Bardziej ważne są twoje umiejętności komunikacyjne, bo to od twoich umiejętności komunikacyjnych będzie zależał wynik twoich spotkań, a w konsekwencji kierunek, w jakim będzie zmierzała cała twoja kariera. I w dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć o tym, czym różnią się spotkania amatorów od spotkań profesjonalistów, którzy zarabiają pieniądze i mają wyniki i mają skuteczność. Oczywiście tych elementów jest sporo, ale dzisiaj chciałbym skupić się na jednym z najważniejszych czynników. Amatorzy podczas swoich spotkań cały czas coś proponują, cały czas coś sugerują. Mówią mniej więcej tak: słuchaj, chciałbym, żebyś to zobaczył, chciałbym, żebyś zapoznał się z tym produktem, słuchaj, musisz przetestować próbkę tego produktu, musimy się spotkać, koniecznie musimy się zobaczyć. Musisz przyjść na spotkanie, na pewno ci się to spodoba, bo to jest coś dla ciebie. Jak sam słyszysz, jest to bardzo słabe i nie daje zbyt dobrych rezultatów w praktyce. Ale 90-99% ludzi w tej branży właśnie w ten sposób funkcjonuje, dlatego nie mają efektów, na których by im zależało. I teraz pokażę tobie, jaka jest różnica w podejściu profesjonalistów, podejściu ludzi, którzy mają rezultaty, którzy budują potężne międzynarodowe zespoły, którzy potrafią się we właściwy sposób komunikować z ludźmi i tworzyć pewne konkretne ustalenia po spotkaniach. Ale robią to w sposób bardzo przyjemny, bardzo wygodny zarówno dla siebie, jak i osoby, z którą są na spotkaniu. Więc przede wszystkim pierwsza różnica jest taka: profesjonaliści, a więc te nosorożce, o których tutaj wspominam w tych materiałach, to osoby, które nigdy niczego nie proponują. Nosorożce, profesjonaliści zadają właściwe pytania. Zadają właściwe pytania i czekają na odpowiedź. I zamiast proponować komuś na przykład spotkanie, powiedzieć: słuchaj, musimy się spotkać, bo mam naprawdę rewolucyjny projekt, w którym musisz się zaangażować, to profesjonalista powie coś w rodzaju: słuchaj, gdybym miał świetny projekt związany z przedsiębiorczością, to czy ty byłbyś otwarty, żeby się spotkać i o tym porozmawiać? Czujesz różnicę? Widzisz mniej więcej, jak inaczej przekazują dokładnie tę samą informację? Zobacz, obie z tych osób, oba przykłady, które przed chwilą przytoczyłem, to są ludzie, którzy chcą rozwinąć swój biznes. Ale ci pierwsi nie wiedzą, w jaki sposób to robić, więc robią tak, jak im się wydaje. Robią to po prostu na czuja. Nie są w odpowiedni sposób przeszkoleni. Nie mają wiedzy i nie mają umiejętności, które pozwoliłyby im się rozwijać. Jedną z najważniejszych konstrukcji stosowanych przez nosorożce, przez specjalistów w biznesie sieciowym jest konstrukcja: czy gdybym ja, to czy ty? Czy gdybym zaprosił cię na zamknięty webinar dla przedsiębiorców, to czy ty byś przyszedł na ten webinar? Świetne pytanie, prawda? Czy gdybym ci powiedział, że widzę w tobie wielki potencjał, to czy ty byś mi uwierzył? Czy gdybym dał tobie próbkę tego produktu, to czy ty byś go przetestował? To jest bardzo, ale to bardzo ważne. To jest jedna bardzo prosta konstrukcja związana z zadawaniem pytań. Oczywiście tego typu konstrukcji jest dużo więcej. Jeżeli je opanujesz, jeżeli staną się częścią ciebie, staną się częścią twojej osobowości, staną się częścią arsenału twoich umiejętności, to twoje spotkania będą miały bardzo fajny przebieg, będą miały bardzo miły przebieg. Niezależnie od wyniku spotkania będziesz się świetnie czuć, ponieważ nigdy niczego nie proponujesz, ale raczej jesteś konsultantem, jesteś osobą, która pokazuje możliwości i sprawdza, czy twój rozmówca jest na te nowe możliwości otwarty. I to jest przekaz na dzisiaj. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym materiale.
We'll be right back.